od 10 do 20 milionów euro. Ochrona danych osobowych. Stosowania naszych danych osobowych do gromadzenia danych tylko wówczas, gdy jest to konieczne i przetwarza się je w zakresie, na który się zgodzimy. RODO w założeniu ma też zmniejszyć w ogóle proceder handlu danymi. Spytam w takim razie Łukasza Lewandowskiego z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, jak zapatrujesz się na te przepisy unijne. Uważam, że jest to krok w drugą stronę, dlatego że musi być to uporządkowane. Ta kwestia ochrony danych osobowych, wiele takich kontrowersji, bo słyszałem tutaj w mediach, że tutaj na przykład kiedy lekarz nie będzie mógł wywoływać kolegi po nazwisku, tak? To też może dojść do takich paradoksów, więc no tutaj jakby to jest krok w dobrą stronę, ale dużo paranoi także jest związane. Tak, jest dużo paranoi, ale w ich interesie to wymagało uporządkowania ta sprawa, tak? Więc to jest krok w dobrą stronę, ale trzeba się tutaj, mi się wydaje, pochylić nad szczegółami tego rozwiązania, które jest zaproponowane. Jest z nami Tomasz Petkę, Młodzi dla Wolności, Wolność Janusza Korwin-Mikke. Co sądzisz o RODO? Znaczy się zdecydowanie za wcześnie, żeby jednoznacznie powiedzieć, czy RODO pomogło przy ochronie danych osobowych, czy tym bardziej przeszkodziło. Natomiast chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że w Polsce już dotychczas, jeszcze przed wejściem RODO, mieliśmy całkiem dobrą ochronę danych osobowych, zarówno tych danych używanych na co dzień, imię, nazwisko, PESEL i tym podobne, jak i danych wrażliwych, czyli innymi słowy danych sensytywnych, o których istnieniu niektórzy ludzie dopiero sobie uświadomili, gdy weszło RODO, które tą kwestię również porusza. Okazało się, że mieliśmy już całkiem... A już długo mieliśmy takie przepisy w polskim prawie, ale co to są dane sensytywne? Dane sensytywne są to dane takie jak poglądy polityczne, orientacja seksualna i tym podobne, które są objęte jeszcze ściślejszą ochroną niż, nazwijmy to, zwykłe dane osobowe. A w jakim prawie to się pojawia? Między innymi w ustawie o ochronie danych osobowych pojawia się ten termin i ich użycie wymagało w polskim porządku prawnym, wymagało pisemnej zgody posiadacza tych danych osobowych. Z kolei, o ile się nie mylę, według RODO to też musi być jasno wyrażona wola na przetwarzanie tych danych. Czyli rozumiem, że to jest ten najbliższy krok. Czyli takie gadanie, ciota, pedał, kurwa na ulicy, no to po prostu, do więzienia prosto. Jak nazwa wskazuje, należą do nas i myślę, że właśnie, myślę, że powinny być chronione właśnie przez organy państwowe, przez organy administracji. Tam nie słyszać, to powinniśmy z nimi rozporządzać jak chcemy. Jest z nami Julia Zimmermann, Razem widzi RODO. Nie, bez wątpienia RODO to jest krok w dobrą stronę. Handel danymi osobowymi to jest coś, co się bardzo rozpowszechniło w ostatnich latach, między innymi przez media społecznościowe, gdzie ludzie w błogiej nieświadomości dostarczają na przykład takim serwisom społecznościowym jak Facebook niesamowitej ilości informacji na temat tego, kim są, właśnie też jakie mają poglądy polityczne, jakie mają preferencje, jeżeli chodzi o zakupy. I Facebook zbiera takie informacje bezprawnie i jeszcze może jedną karę dać Facebookowi. No, mogliśmy zobaczyć przy okazji wyborów w Stanach, gdzie z Facebooka te dane wyciągnięto i wykorzystano do manipulacji wynikami wyborów. Także to, że Unia wkracza i chce to doprecyzować, chce zwrócić większą uwagę zarówno osób, które tymi danymi administrują, ale też powiedzmy sobie szczerze, faktycznie wiele osób teraz przy okazji tego zalewu maili, że wchodzi RODO, że zmieniamy przepisy polityki prywatności, a tam do Mariotu, do 16 jest, że ich e-mail ten telefon gdzieś jest w bazie jakiegoś sklepu, o którym istnieniu zapomnieli, bo kupili coś tam 5 lat temu. Do 16 sobą, a nie, niedzielę tam, bo dzisiaj ja myślałam, że dzisiaj jest rozporządzenie sobota. Dlatego, że niestety internet daje takie złudne poczucie anonimowości, no bo jesteśmy po tej stronie ja psami tego nie obchodzę, przed komputerem, bo i mam się wydaje, że no tutaj podamy swój adres i na tym koniec, a potem się okazuje, że ten adres nie wiadomo gdzie krąży w sieci, o ile nie ma odpowiednich przepisów i nie ma sposobu ich egzekwowania. No tak, w takim razie można powiedzieć, że RODO będzie pilnować i nakładać kary, jeżeli zostaną przez chociażby pracodawcę takie te nowe zasady o danych, o ochronie danych złamane, ale dalej ta nasza świadomość w internecie, w moim rozumieniu, dalej pozostaje taka sama. Myślę, że te ostatnie
wydarzenia, nie tylko to, że teraz właśnie było głośno o RODO, ale też to, co się wydarzyło właśnie przy okazji wyborów w Stanach, gdzie bardzo głośno zaczęło być o tym, jakim narzędziem mogą być, tak, jakim narzędziem mogą być media społecznościowe, ta świadomość zaczęła rosnąć, ale na pewno jeszcze musi się rozwijać, bo jednak no to też jest to, o czym od dosyć dawna się mówiło, że na przykład rodzice beztrosko wrzucają na Facebooka zdjęcie swoich bubasów. I te zdjęcia potem... Przerażająca historia. Tak, tak, te zdjęcia są potem wykorzystywane przez pedofilów. No to jest... Człowiek chce się pochwalić, że ma słodkie dziecko, nie ma odpowiednich ustawień prywatności, a powiedzmy sobie szczerze, akurat Facebook nie pomaga, bo regularnie... Nawet ustawienia prywatności nie zawsze pomagają. Tak, nie tylko pomagają, ponadto Facebook ma taki zwyczaj, że co kilkanaście miesięcy je zmienia. Wszystko to jest napisane drobnym druczkiem. Mało kto ma cierpliwość, żeby to dokładnie śledzić i za chwilę się okazuje, że dane, które jeszcze przy poprzednich ustawieniach były gdzieś schowane, nie były na widoku publicznym, nagle lądują dostępne dla wszystkich. Takie praktyki muszą zostać zdecydowanie ukrócone. Jest z nami Maciej Skrzynecki, Młodzi Nowocześni i Nowoczesna. Rzeczywiście prawdą jest, jak powiedział wcześniej kolega z Wolności, że w Polsce były dość dobre przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ale właśnie dużym pozytywem RODO jest to, że ujednolica przepisy na terenie całej Unii Europejskiej, która jest największym rynkiem świata, dzięki czemu w praktyce to może... Największym rynkiem świata czego? Ogółem rynkiem w sensie gospodarki, co jest pod względem zamożności osób wszystkich, które są... No może pod względem zamożności, tak, ale dalej tak jakby w produkcji z różnymi rzeczami dalej odstajemy od Stanów i od Chin. Nie no, w PKB od Stanów jesteśmy chyba, Unia Europejska jest chyba... Dobrze, nie będziemy w takim razie tutaj chyba zgadywać, przejdźmy w takie, jeszcze do tego RODO, ochrona danych osobowych. Ujednolicenie tych przepisów na terenie całej Unii Europejskiej jest właśnie dużym ułatwieniem dla firm pod tym względem, że nie muszą dostosować się do 28 różnych przepisów w każdym kraju, tylko do całościowych przepisów w całej Unii i mogą na tym, dzięki temu konkurować we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co jest no, korzystne dla konkurencji, dla klientów, bo mogą mieć dostęp do większej ilości dostawców. Nie wszystkim takie przepisy RODO przypadły do gustu, a niektórzy nawet je wykorzystują. I jest tutaj taki przykład Maxa Schremsa, jest to taki austriacki aktywista oraz organizacja None of Your Business pozwali Google i Facebooka o niewypełnianie nowych przepisów RODO. Schrems sam jest adwokatem, ale od dawna krytykuje to, w jaki sposób firmy prywatne zbierają prywatne dane. Pozew zakłada, że firmy Google i Facebook proszą nas o zaznaczenie pola, żebyśmy mogli uzyskać dostęp do usług, co w jego przekonaniu nie jest zgodne z RODO. Oni całkowicie wiedzą, że to będzie pogwałcenie, nawet nie próbują tego ukryć, mówi właśnie Max Schrems dla Financial Times. I słyszymy w takim razie, że walka toczy się o świadomość i konkretną zgodę, a w niektórych przypadkach ta zgoda jest wymuszona. Nie będziemy w takim razie rozpatrywać tego problemu pod względem sądowym, ale zastanówmy się, kto tak naprawdę z Państwa przeczytał te nowe zasady spełniające, spływające od nas, od firm posiadających nasze dane. Kto tak naprawdę nie zaznacza wszystkich w mailu, wyrzucić wszystko, to jest to samo i o co chodzi. Mamy takie przykłady chociażby naszych rówieśników, którzy nie interesują się takimi nowymi przepisami. Słyszę ciszę, chyba nikt jednak nie czytał takich maili. Znaczy się przede wszystkim, przy rejestrowaniu się, logowaniu się do jakiegoś nowego serwisu i tym podobne, to jednak sprawdzam te wszystkie pola. Tam jest przeważnie 5-6 pól, z czego co najmniej połowy nie trzeba zaznaczać, a zawierają tam wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie i tym podobne. I dopóki to nie jest obowiązkowe, no to po prostu pomijam i żyje się dalej. Ja robię tak samo. Łukasz Lewandowski robi tak samo. A czy te nowe zasady są przedstawione w przystępny sposób dla nas? Mi się wydaje, że chyba jednak trochę tego jest za dużo, tego
Za dużo papiery, informacji. Tak, za dużo informacji i dużo ludzi może mieć po prostu, nie mieć czasu po prostu przeczytać tego całego. U mnie w pracy na przykład dział informatyki się tym zajął i na przykład w mailu w 25 maja dostałem taką informację, każdy dostał na maila taką rozpiskę, o co chodzi mniej więcej w RODO i dlaczego na przykład od tego momentu u mnie w pracy wszystkie strony poza stronami branżowymi są zablokowane. I nie będzie można wchodzić na nic innego poza branżowymi stronami internetowymi. Z komputera firmowego. Tak, z komputera firmowego, dlatego że no, jest niebezpieczeństwo, że mogą być, to, że my operujemy, ja pracuję w takim miejscu, gdzie operujemy na danych różnych osób i to może być właśnie niebezpieczeństwo, że gdzieś może być jakiś przesył czy coś i dlatego w związku z tym zostało to zablokowane. I mi się wydaje, że to jest też pójście w dobrą stronę. Julia Zimmerman, Partia Razy. No ja przyznaję, że wykorzystałam tę okazję do wypisania się z masy newsletterów teraz. I też podobnie jak koledzy zapisując się gdzieś, nie zaznaczam tych nieobowiązkowych, przede wszystkim właśnie tych związanych z przekazywaniem danych. Dalej, to jak wygląda teraz ta papierologia, no to jest w dużej mierze kwestia też pewnego nieprzygotowania. Te przepisy było wiadomo, że wchodzą od 2 lat. Większość, jeszcze podmioty komercyjne, to tak przynajmniej te duże, to faktycznie od co najmniej kilku miesięcy się do tego szykowały. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, państwo polskie trochę nie zdążyło. Się. No, miało Ministerstwo Cyfryzacji przygotowywać dostosowanie różnych naszych oczywiście, przepisów. Oczywiście, ale prowadzili takie kampanie i no, szkolenia. Coś prowadzili, ja tylko nie jak dobieli z tego, jakaś, co wiadomo. Przez R mówi, to jest przygotowanie. Jak to nie mówi, dobieli? Że państwo polskie to znaczy, nie przygotowane. Z dnia 25, nie wiem, 25 maja właśnie. No oni tutaj chcą to, sugerować, że to Unia zasady, Europejska z dnia 10 kieruje Polską. 18 roku zmieniona została ustawa o ochronie danych osobowych, chociażby z tego powodu, że wchodzi ona w sugeruje, czyli, że ona ma gdzieś tę Polskę, bo ona mówi, że Polska to w ogóle nie przygotowana. Polska śpi, Polska nieobecna, Polska nie chce się dostosować do wymogów Unii Europejskiej. Od 10 maja mieliśmy 15 dni na to, żeby się po co jest potrzebna ta psychologia, prawda? Żebyśmy się mogły orientować, co my gadamy, jaki ślad zostawiamy za sobą. Jeżeli chodzi o tak jak ta podmioty firma Frizzle, co jedna to jakaś wrona się odzywa, jakaś baba mówi przez R, potem jej siostra mówi przez R, potem jej jakiś syn czy kto czy wnuk, jeden przez R, drugi przez R, no to kto to jest? Czemu Polska pozwala osobie prowadzącej firmie, obcokrajowcom. Więc te kampanie nasze państwowe chyba jednak nie dotarły. Tutaj te maski zapuszczać, konia trojańskiego wpuszczać. No to jest po co? Decyzja poszczególnych podmiotów, które Polska powiedzmy nie przygotowana, sobie szczerze, bo w przypadku to jeszcze podmiotów z czasów linii no PO jest w ich interesie, wszystko było wolno i jeszcze chcieli tu Arabów wiesz, usług, więc puścić. Też starają się ją tak skonstruować, i jeszcze co? Żeby się a jeszcze nie wiesz, jak straszą tych świadków Jehowy straszą w internecie, że co, co Arabowie z nimi zrobią, wiesz, co też świadczy, że są albo pod wpływem papieża, pod wpływem religii rzymskiej, no po co jest nam ta psychologia potrzebna? To wszystko jest ślad. Nie musi to być ustawy. Cyfrowy no ślad. To wystarczy maja, lepiej, nazwa, że jest to ślad psychologiczny. Instytucję teraz nazywamy prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma właśnie pilnować przekazanie RODO. I pytanie się pojawia w takim razie takie. Czy ważne jest, aby państwo miało swoje przepisy ochrony danych osobowych? Czy lepszym rozwiązaniem jest ujednolicenie tego prawa w całej Unii Europejskiej? Łukasz Lewandowski, Forum Europis. Powiem tak. Jesteśmy oczywiście w organizacji międzynarodowej, jak jest Unia Europejska i to jest dobrze, że jest taki na całej obszarze tej organizacji przepisy, ale jednak jesteśmy też państwem suwerennym i musimy mieć tutaj własne też rozwiązania, oczywiście zgodne tutaj z RODO, ale no jednak bądź co bądź jesteśmy państwem, tak jak powiedziałem wcześniej, suwerennym, więc też musimy sami też tego pilnować, nie możemy wszystkiego oddać całego pola Unii Europejskiej. Tomasz Betkę, Młodzi dla Wolności.
No tutaj widzę małe nawiązanie do wypowiedzi sprzed paru tygodni, kiedy to powiedziałem, że Unia Europejska właśnie narzuca odgórnie prawo. Ja dlatego powiedziałem na samym początku, że bym podchodził do tego z dystansem, dlatego że na przykładzie roamingu, który w zeszłym roku został zniesiony w Unii Europejskiej, niby został zniesiony, ale jednak wiele firm również w Polsce jakoś tam na boku próbowało dodatkowe opłaty za połączenie za granicę przepchnąć. Udowodniły, że czasami jednak nie warto odgórnie narzucać rozwiązań, tylko poczekać, aż poszczególne podmioty będą same na nie gotowe. Tutaj koleżanka z partii Razem słusznie zauważyła, że duże podmioty były na to dobrze przygotowane na wejście RODO, no bo one są duże, no i je stać. Ale małe podmioty, kilkuosobowa, może jednoosobowa działalność nie jest przygotowana, żeby tak duże, skomplikowane i jednak ważne prawo samodzielnie wprowadzić. Może lepiej było poczekać, aż te podmioty same między sobą się dogadają i oddolnie powstanie swego rodzaju kultura pracy nad danymi osobowymi. Wow, ja już widzę, jak wielkie korporacje porozumiewają się. No, panowie, jakby tutaj zarządzić naszymi prywatnymi danymi naszych klientów? Jakby to tutaj elegancko wykorzystać? Takie standardy jednak się rozpowszechniają. Jeżeli są dobre, jeżeli są korzystne, no to wtedy coraz więcej podmiotów będzie chciało je stosować, no bo inaczej utracą klientów. Najpierw odniosę do wypowiedzi kolegi, jak mówię, w przypadku danych osobowych byłoby to szalenie niebezpieczne. Świat na głowie stanął, że firma prosi kredyt, świadomość tego, straci klientów, a jeszcze zabronią. Jakie dane osobowe lichwiarze, krętacze, złodzieje i oszuści. Myślę,